Witam Cię w pierwszej lekcji tygodnia 20 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się, jak używać przyimka of, czyli preposition of, będzie to tytuł tego tygodnia 20, tytuł dzisiejszej lekcji. W języku angielskim, żeby powiedzieć tytuł filmu: koniec ulicy, wierzchołek drzewa czy butelka wody. Należy użyć między tymi dwoma słówkami, które w języku polskim są w takim e, zestawieniu. Na przykład mm, koniec ulicy między tymi dwoma słówkami w języku angielskim należy jeszcze postawić ten przyimek of. Więc przyjrzymy się takim zestawieniom, w których e, używamy tego przyimka of. Czyli taki temat dość przyjemny, niezbyt trudny ale jakże potrzebny jest nam ten przyimek do tego, żeby posługiwać się językiem angielskim. Jak zwykle zaczynamy od słówek. W części sentences będziemy wypowiadać zdania właśnie, które zawierają takie zestawienia, gdzie użyjemy tego przyimka of. Zapraszam do lekcji. części poświęconej słownictwu jak zwykle zaczynamy od rzeczowników pierwszy z nich to słówko season season y, policzalny rzeczownik więc przedimek na początku nieokreślony S season będziemy tłumaczyć jako sezon okres czas na coś y, y, czyli podobne słówko w języku polskim sezon tu w języku season, ta wymowa. Ale także będziemy to w innym kontekście używać jako pora roku. Także używamy tego słówka, by powiedzieć pora roku, a season. I teraz seasons of a year będą to pory roku. Czyli także jest używane to jako pora roku, to słówko. Następne słowo, a model, a model. Oczywiście model w języku polskim mamy także słowo model, wzór, inaczej, czyli to byłoby pierwszy jakiś taki kontekst użycia. I tu przykłady E new model, nowy model, na przykład samochodu czy telefonu. A model of a plane, model samolotu, w ten sposób. Także używane jest to słowo, by nazwać osobę, która zajmuje się prezentowaniem ubrań, tak? Modelka, model... Także w ten sposób a top model będzie to top modelka na przykład, tak? W ten sposób. Kolejn, kolejne słówko, kolejny rzeczownik to society, society. Więc może warto zwrócić uwagę na tą wymowę, society. Tłumaczymy to na dwa, w dwóch kontekstach używamy. Społeczeństwo będzie wtedy to używane jako niepoliczalny, bez przedimka. Society Społeczeństwo, bądź także society, to towarzystwo. Wtedy będzie to policzalny rzeczownik. A society, towarzystwo, stowarzyszenie, tak też możemy to tłumaczyć. I tu dałem taki przykład. Member of a secret society, czyli członek tajnego stowarzyszenia w ten sposób. Kolejny rzeczownik to podatek, czyli tax. Tax. Tutaj może wymowa z tym motylkiem między A i E, tax. No i tu znowuż e, używany rzeczownik jako policzalny bądź jako niepoliczalny, w zależności od tego, jak go używamy. I tu dałem przykład to pay tax, czyli płacić podatek, e, a tu mamy konkretny podatek na od paliwa, tak, czyli a tax on fuel, czyli tu z tym przyjmkiem on, jeżeli coś jest opodatkowane i mówimy, co to przed tym ten on stawiamy. Następnie czasowniki to explain, czyli wyjaśnić, wytłumaczyć, wyjaśnić, wytłumaczyć. Czyli to explain, to explain to somebody i mówimy z tym przyimkiem to somebody, tak? Czyli na przykład jeżeli mówimy zadzwonić do kogoś, to już bez tego to, to call somebody, a tu mamy to explain to somebody, czyli na przykład explain it to me wytłumacz to mnie, to somebody, tak? Dalej mamy czasownik to develop, to develop, um, i będzie znaczył rozwijać bądź rozwijać się. Um, to develop, jaki przykład? To develop, tutaj dałem przykłady, a talent, tak? Czyli będzie znaczyło rozwinąć talent, rozwijać talent, to develop a skill, tak? E, zdolność, umiejętność pewną, tak, to develop a skill, to develop e, ability e, w ten sposób, e, to develop an ability, e, bo to jest policzalny rzeczownik, czyli umiejętność, tak, zdolność, ability, tutaj mamy skill, bardziej umiejętność, tak, czyli rozwijać umiejętności, zdolności, talenty, develop, tak, e, ale także development, będzie to rozwój, stąd mamy słowo e, developer, tak? Czyli e, którzy zajmują się budową sprzed, e, mieszkań, osiedli mieszkaniowych, bloków, e, więc develop rozwijać się. Stąd wzięła się prawdopodobnie nazwa, jeżeli chodzi o rozwój miasta, to jest związane z budową nowych osiedli, nowych mieszkań. Develop rozwijać. Dalej mieć nadzieję, to czasownik to hope. Oczywiście Hope, jako rzeczownik to nadzieja, to Hope, mieć nadzieję, czyli na przykład I hope that. Mam nadzieję, że albo I hope so, będzie to. Mam nadzieję, że tak będzie, tak? W tym sensie. I hope so, mam nadzieję. I hope not, czyli mam nadzieję, że nie. Ktoś mówi, tak? No, chyba będzie tak i tak, negatywna jakaś informacja jest przekazywana. No i mówimy, I hope not, mam nadzieję, że nie. W ten sposób. Dalej przymiotnik centralny, central central. Najbliższe tłumaczenie polskiemu z, z polskie słowo mamy centralny, więc to byłoby takie najbliższe odpowiednik chyba tego central, centralny, więc wiemy o co chodzi, czyli także możemy, moglibyśmy tłumaczyć jako środkowy, chociaż do, dosłownie nie jest to środkowy, ale centralny, środkowy, główny, no takie byłyby możliwe te tłumaczenia tego. Yy, także słówka central, czyli na przykład, jako przykład essential Bank, czyli bank centralny. Bank w państwie, który jest odpowiedzialny za walutę, finanse państwa i tak dalej. Dalej mamy gotowy przymiotnik, czyli ready. Ready. No i tutaj, tutaj mam błąd, bo tutaj przez czyli ready for something, gotowy na coś, ready to do something, gotowy by coś zrobić. W ten sposób byśmy tego używali. No i ostatnie słówko i spójnik, czyli and. And w ten sposób. No i to by były, było słownictwo na dzisiaj. Preposition of, czyli przyimek of. Taki sam tytuł nosi część gramatyki w dzisiejszej lekcji. Chodźmy od razu do punktu pierwszego. Przyimek of odpowiada polskiej formie dopełniacza. Dopełniacz w języku polskim odpowiada na pytania kogo bądź czego. No i używamy przyjmka of w wyrażeniach takich jak. Zobaczmy od razu na przykładach pewnych takich fraz, wyrażeń. Zobaczmy. Liczba ludzi. Lista rzeczy. Cena pomidorów. Tytuł książki. Nazwa rzeki. I tak dalej. Jeżeli coś takiego chcemy powiedzieć w języku angielskim, Czyli coś, liczba i dalej, kogo? Ludzi akurat, tak? Liczba ludzi. No to już musimy tutaj dać w takim wyrażeniu, czy w takiej frazie w języku angielskim ten of między tym czymś pierwszym. The number, liczba. Dalej of i czego? Ludzi, people, tak? The number of people. Liczba ludzi. W ten sposób bardzo łatwo używamy tego y, przyimka of w tym, w tym sensie. I ja tutaj dałem po prostu między tym pierwszym członem liczba, coś. Dałem pytanie tutaj w nawiasie, żeby nam było łatwiej sobie to uzmysłowić. Liczba kogo? Ludzi. W języku polskim oczywiście tego pytania nie stawiamy, czyli mówimy liczba ludzi, lista rzeczy, ale w języku angielskim tutaj między jednym a drugim dajemy ten of. The number of people. Liczba kogo? Ludzi. Lista rzeczy to będzie a list of things, tak? W ten sposób. Lista czego? Rzeczy. A list of things. I może tutaj łatwiej sobie to uzmysłowić, zobaczyć, gdy zadamy sobie to właśnie pytanie tu między jednym tym rzeczownikiem, lista, zadamy pytanie czego, tak? Rzeczy. No to łatwiej nam sobie to uzmysłowić, zobaczyć, jak używamy tego przyjmka of. Czyli a list of things lista czego rzeczy i tutaj mamy dalej yy, jeszcze yy, więcej mamy takich przykładów na których sobie to zobaczymy cena pomidorów tak w języku polskim the price czyli cena czego czyli tu wstawiamy ten of the price of tomatoes cena pomidorów w ten sposób the price of tomatoes tytuł książki także yy, między jednym rzeczownikiem tytułu, a Y, tym y, drugim mamy y, też of, czyli the title of a book, tytuł książki w ten sposób, nazwa rzeki, the name of the river w ten sposób, a member of a team, członek drużyny, the beginning of a story, początek czego? Opowieści. Czyli tu tak samo, y, jeżeli sobie zadamy to pytanie, ułatwi gdzieś tam nam jest, to sobie. Zobaczyć. The end of the film, koniec filmu. No i tutaj oczywiście jeszcze przypominam, czyli film to jest wersja brytyjska, ten sam y, y, film tłumaczy na język polski. Amerykanie nazywają A Movie, czyli tu wersja amerykańska. Dalej kolor roweru, na przykład: The color of a bike, w ten sposób. A photo of a woman, zdjęcie kobiety. The capital of country, stolica kraju. Czyli to nam daje y, jakieś pojęcie, jak tego przyimka of używać w ten sposób. I y, 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 idźmy od razu do punktu drugiego. Y, także przyimka of używamy, gdy mówimy o położeniu ludzi, rzeczy, obiektów i tak dalej. Czyli położenie, tak? Czyli w, na przykład... Y, Centrum czegoś, środek czegoś, tak? Centrum na przykład Londynu. Także w ten sposób y, powiemy centrum czego? Londynu, tak? Czyli the center of London, w ten sposób. Y, jeżeli chodzi o plac, czyli, y, czyli rzeczownik square, square, y, square będzie to też kwadrat, natomiast także plac to jest square i y, raczej środek y, Mówimy The Middle of the Square. Środek czego? Placu, w ten sposób. The Middle of the Square. Wierzchołek góry, także um, będziemy używali do tego of the top. Wierzchołek of i tu moglibyśmy powiedzieć czegoś, on jest czego? Góry, tak? The Top of the Mountain, w ten sposób. Yy, także koniec czego ulicy, koniec ulicy powiemy the end of the street, w ten sposób, the end of the street, w ten sposób. Yy, no i tutaj możemy zauważyć, że tu wszędzie mamy ten przedimek mm, określony the, the center, the middle, the top, the end, tak, oraz yy, mamy mm, placu, góry, ulicy. Zwyczajowo w ten sposób tego będziemy używać z tym przedimkiem tutaj, the square, the mountain, the street. Tak, jakbyśmy mówili o czymś konkretnym. Natomiast środek jest jeden, centrum jest jedno, the middle środek jest jeden, the top. Także wierzchołek jest, chociaż może być kilka wierzchołków, natomiast jeden, tak. Jeżeli chodzi o górę, to, to ma jeden jakiś wierzchołek. Zasadniczo zazwyczaj, tak. Powiedzmy, patrzymy w jednym kierunku, koniec tej ulicy jest jeden, więc tutaj stąd ten przedimek określony. The center, the middle, the top, the end. Yy, czyli yy, można by zobaczyć, bardzo łatwo używamy yy, w formie dopełniacza yy, tego, tego przyimka OF. Powtórz za mną kolejno. Najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze. Sezon, okres, pora roku. A season, a season, season. Model, wzór, modelka. A model, a model, model. Społeczeństwo, towarzystwo. Society, society, społeczeństwo. Podatek. Tax. Tax. Podatek. Wyjaśnić, wytłumaczyć. To explain. To explain. Wyjaśnić. Rozwijać. To develop. To develop. Rozwijać. Mieć nadzieję. To hope to hope mieć nadzieję środkowy centralny główny central central środkowy gotowy ready ready gotowy i spójnik and and i Teraz zdania. Mam długą listę rzeczy do zrobienia. I have a long list of things to do. I have a long list of things to do. Mam długą listę rzeczy do zrobienia. To stara fotografia naszej rodziny. It's an old photo of our family. It's an old photo of our family. To stara fotografia naszej rodziny. Duża liczba osób bierze udział w tym wydarzeniu. A large number of people are taking part in this event. A large number of people are taking part in this event. Duża liczba osób bierze udział w tym wydarzeniu. Elżbieta mieszka w centrum Londynu. Elizabeth lives in the center of London. Elizabeth lives in the center of London. Elżbieta mieszka w centrum Londynu. Nie podoba mi się koniec tego filmu. I don't like the end of this film. I don't like the end of this film. Nie podoba mi się koniec tego filmu. Czy podoba ci się kolor jej sukni ślubnej? Do you like the color of her wedding dress? Do you like the color of her wedding dress? Czy podoba ci się kolor jej sukni ślubnej? Na środku placu stoi pomnik. There is a monument in the middle of the square. There is a monument in the middle of the square. Na środku placu stoi pomnik. To tylko początek mojej historii. It's just the beginning of my story. It's just the beginning of my story. To tylko początek mojej historii. Jak nazywa się ta rzeka? What's the name of this river? What's the name of this river? Jak nazywa się ta rzeka? Jest piękny widok ze szczytu tamtej góry. There is a beautiful view from the top of that mountain. There's a beautiful view from the top of that mountain. Jest piękny widok ze szczytu tamtej góry. Nie znam tytułu tej piosenki. I don't know the title of this song. I don't know the title of this song. Nie znam tytułu tej piosenki. Czy wiesz, jaka jest cena pomidorów na targu? Do you know what is the price of tomatoes at the market? Do you know what is the price of tomatoes at the market? Czy wiesz, jaka jest cena pomidorów na targu? On jest członkiem słynnej drużyny piłkarskiej. He is a member. Of a famous soccer team. He is a member of a famous soccer team. On jest członkiem słynnej drużyny piłkarskiej. Washington jest stolicą Stanów Zjednoczonych Ameryki. Washington is the capital of the United States of America. Washington is the uh, capital of the United States of America. Washington jest stolicą Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czy widzisz restaurację na końcu ulicy? Can you see the restaurant at the end of the street? Can you see the restaurant at the end of the street? Czy widzisz restaurację na końcu ulicy? Nasza lekcja dobiega końca, a ja, w tym miejscu, jak zwykle, zachęcam Cię do tego, by w kolejnych dniach sięgnąć do podręcznika. Tam na stronie 118 znajdziesz homework, czyli zadanie domowe do dzisiejszej lekcji. Zachęcam do tego, by to zadanie domowe zrobić, przetłumaczyć słówka oraz zdania, by poćwiczyć to wszystko, czego dowiedzieliśmy się w dzisiejszej lekcji, zwłaszcza w części grammar, ale także słownictwo. Właściwy sposób zapisu słówek i zdań znajdziesz jak zwykle w stronę wcześniej, w części Check Your Homework. A my widzimy się i słyszymy w kolejnej lekcji. Do zobaczenia!